Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny cykl pytań i odpowiedzi. Wacwar 9201. Artur Dziambor został właśnie jednym z dyrektorów portu Gdańsk. Jakie ten człowiek ma kompetencje, aby kierować portem? Czy będąc belfrem, a później prowadząc szkołę językową, to są wystarczające kompetencje? Czy był konkurs na to stanowisko? Czy zarobki takiego dyrektora są większe od dochodów ze szkoły językowej? Wie pan, ja nie wiem, jakie miał dochody kolega Dziambor jako właściciel szkoły językowej. Ja nie wiem, czy na to stanowisko był konkurs, jak pewnie był, bo gdyby nie był przeprowadzono konkursu, to kiedyś mógłby się tym zająć prokurator, ale przecież to nie ma problemu, jeśli jest konkurs, bo towarzysz Stalin kiedyś zauważył, że nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy i tak samo nieważne, ile jest konkursów, zawsze i tak wygra je ten, kto je ma wygrać i myślę, że tak samo było tutaj. Jakie kolega Dziambor ma kwalifikacje, żeby kierować portem, to nie wiem, ale myślę, że kierowanie portem tak bardzo się nie różni od kierowania szkołą językową. No, wymaga jakichś tam umiejętności menadżerskich i organizacyjnych, doświadczenia w ogóle w prywatnym biznesie, które kolega Dziambor ma. Natomiast nie wiem, czy nie było to zwieńczenie jakiegoś tam zakulisowego dealu, że ktoś chciał się koledze Dziamborowi odwdzięczyć za to, że tam w pewnym momencie przyczynił się do rozłamu w Konfederacji. Nie wiem, nie mam na to wiedzy. Ja, kolega Dziambor jest już poza polityką, ja mu dobrze życzę. Ja go znam od wielu lat. Bardzo sympatyczny, zacny człowiek o poglądach w wielu kwestiach zbliżonych do moich. No, został sobie dyrektorem w porcie Gdańsk. No, szczęść mu, Panie Boże. Niech sobie pracuje, niech rozwija ten port gdański. Piotr 0913. Czy byłby pan za wprowadzeniem w Polsce dyktatury jak za generała Franco w Hiszpanii, ale byłaby to dyktatura, która zwalczałaby wszelkie lewactwo i innych szkodników dla polskiej państwowości, a jednocześnie dbałaby o polską rację stanu? Wie pan, problem polega na tym, że nie bardzo widzę kandydata na takiego dobrego dyktatora, bo gdyby dyktatorem został na przykład Tusk albo Kaczyński, no to byłaby katastrofa. Po stronie opozycyjnej też nie widzę ludzi dla chętnych kandydatów na dobrych dyktatorów. No gdyby na przykład Korwin-Mikke, tak jak przez całe życie marzył, został dyktatorem, to byłoby śmiesznie, ale niewiele by się na plus zmieniło. Natomiast wie pan, ja myślę, że rozwiązanie jest tak naprawdę inne. To znaczy zamiast dyktatury trzeba byłoby wprowadzić daleko posunięte zmiany konstytucji, żeby realną władzę sprawował rząd kierowany przez prezydenta. Ja jestem wielkim fanem ustroju prezydenckiego, jaki funkcjonuje na przykład w Stanach Zjednoczonych, żeby parlament dwuizbowy zajmował się w pierwszej izbie, czyli w Sejmie tylko i wyłącznie uchwalaniem podatków i budżetu, a druga izba wyższa, czyli Senat, żeby się zajmowała kontrolą władzy, czyli na przykład powoływała szefa NIK-u, prokuratora generalnego i tak dalej. Ja bym chciał, żeby ta izba niższa, czyli zajmująca się finansami, spotykała się tylko raz w roku i żeby ona składała się z przedstawicieli na przykład powiatu, żeby w Polsce była władza samorządowa dwustopniowa, to znaczy województwo i powiat, żeby wszystkie sprawy takie dnia codziennego obywatel mógł załatwić w powiecie. Tych powiatów jest 300, tam chyba 15 w Polsce, albo 320. I żeby starosta powiatowy albo jego zastępca automatycznie stawali się delegatami do Sejmu na jeden raz w roku, żeby decydowali o wysokości podatków i o budżecie, prawda? I tylko taka powinna być kompetencja Sejmu, natomiast kompetencja Senatu powinny być funkcje kontrolne, wszelka forma kontrola władzy, a sprawnie działający rząd kierowany przez prezydenta powinien zajmować się wdrażaniem prawa, rządzić przy pomocy dekretów na przykład i tak dalej, ale z ograniczeniami konstytucyjnymi, to znaczy, że powinna być zasada w konstytucji, że nie wolno Kowalskiemu zabraniać tego, co szkodzi Kowalskiemu, prawda? To znaczy niech sobie Kowalski robi ze swoim życiem, zdrowiem, co chce, ale niech nie przeszkadza innym. Żeby można było, żeby tam wprowadzić prawo do
wyłącznego rozporządzania swoją własnością i tak dalej, i żeby rząd stał się takim administratorem kraju, żeby zajmował się rozwojem armii, policji, dróg, wodociągów, prawda, ekologii i tak dalej, a żeby się nie zajmował ingerencją w nasze życie. No bo wie pan, do dyktatora sobie pan wybierze raz złego, raz dobrego. No dobry będzie rządził przez jakiś czas, ale po nim może przyjść zły. Więc ja bym wolał taką formę, o której panu mówię. Drugie pytanie. Co pan sądzi o Sławomirze Cęckiewiczu jako historyku? Ja mam bardzo dobre zdanie o Sławomirze Cęckiewiczu. Czytałem kilka jego książek, zresztą znałem, poznałem się z nim kiedyś osobiście. Konsultowałem z nim swoje materiały różne historyczne, choćby o Janie Pawle II. Szanuję tego człowieka bardzo za jego odwagę, determinację, dochodzenie do prawdy, za książki, które pisał o sprawach bolesnych z najnowszej historii. Także bardzo dobre mam zdanie o panu Sławomirze Cęckiewiczu jako historyku. Oczywiście nie podzielam jego poglądów politycznych, nie afiszuję się z tą opcją polityczną, z którą on się afiszuje, ale to nie zmienia mojego głębokiego szacunku dla niego jako dla badacza dziejów najnowszych. User DL2JS2CZ4Y. Panie Leszku, czy wiadomo coś panu o działaniach IPN w sprawie poszukiwań szczątków żołnierzy wyklętych? Jest wiele sygnałów od rodzin, iż nie za bardzo kwapią się do tej roboty, a i korzonki często czerwone wyrastają. Czy ma pan jakieś informacje w tej sprawie? Wie pan, trochę mnie to dziwi, bo ja akurat uważam, że ta część pracy, którą wykonuje IPN pod kierownictwem pana doktora Krzysztofa Szwagrzyka, czyli ekshumację ofiar terroru stalinowskiego, to jest w zasadzie jedyny obszar państwa, który działa naprawdę znakomicie, i panu doktorowi Szwagrzykowi się należą za to naprawdę wyrazy najwyższego szacunku. Ja nie mam wiedzy o tym, żeby IPN blokował jakiekolwiek ekshumacje żołnierzy wyklętych. Po prostu wydaje mi się, że zwłok wielu żołnierzy wyklętych się nie udaje odnaleźć, bo nie żyją już ci, którzy wiedzą, gdzie te zwłoki były zakopane. Przecież no, historia, czas robi swoje, świadków ubywa i tak dalej. Także wydaje mi się, że oskarżenia tutaj pod adresem IPN-u w tej kwestii są zupełnie niesłuszne. Oczywiście możemy mieć zastrzeżenia do IPN-u w kwestii na przykład ekshumacji w Jedwabnym, możemy mieć zastrzeżenia do IPN-u w kwestii tam ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, ale to nie jest wina IPN-u, tylko polityków, którzy stoją nad IPN-em. Także nie słyszałem o czymś, jakichś zastrzeżeniach tutaj sensownych w kierunku IPN-u. Ja akurat uważam, nawiasem mówiąc, że IPN powinien zostać zreformowany i te prace, które robią, ekshumacje powinny trwać. Tu Instytut powinien robić dokładnie to, co robi. Szukać ofiar totalitaryzmów, że właśnie żołnierzy wyklętych, ludzi podziemia niepodległościowego, żeby im zorganizować odpowiednie pochówki po wielu latach. Natomiast uważam, że dokumenty, jakie IPN ma, powinny zostać wszystkie odtajnione i przekazane do Archiwum Akt Nowych, a działalność edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej, no to jest dla mnie kwestia dyskusyjna. Natomiast w kwestii ekshumacji naprawdę szapoba, chylę czoła przed Instytutem Pamięci Narodowej. Zbigniew M7052. Panie Leszku, czy możliwe jest wprowadzenie ustawy o kontach bankowych za granicą Polski posiadanych przez polityków i urzędników? Przecież gdzieś tę kasę z łapówek muszą trzymać. Wie pan, no w ustawie może pan sobie pisać wszystko. Możemy nawet wydać ustawę o pogodzie i zabronić słońcu świecić od takiej i takiej godziny, albo zabronić śniegowi padać w takich i takich dniach. Tylko problem polega na tym, że będzie to ustawa martwa, no bo jakby pan chciał wprowadzić ustawę o kontach bankowych za granicą, jak pan tu tutaj pisze, panie Zbigniewie, no to miałoby wartość papieru toaletowego taka ustawa, bo przecież nikt by jej nie przestrzegał. No, niech pan sobie wyobrazi sytuację, że jest pan urzędnikiem państwowym i jedzie pan z treścią tej ustawy do banku szwajcarskiego i żąda udostępnienia panu kont wszystkich Polaków. No to oni by powiedzieli, słuchaj, no pięknie, tylko ta ustawa u nas w naszym kraju nie obowiązuje. Więc można byłoby tutaj na jakieś przepisy międzynarodowe, FATKę się powoływać i tak dalej. Ale niech pan sobie wyobrazi, że na przykład z taką ustawą jedzie pan na Kajmany albo na Wyspy Marszala i tak dalej. To przecież by pana wyśmiali. Więc to jest nie tędy droga. No, raje podatkowe właśnie tak funkcjonują, że umożliwiają różnym bogatym Polakom, aż nie tylko Polakom, bogatym biznesmenom trzymanie tam pieniędzy w swoich bankach bez kontroli lokalnych urzędów skarbowych, i to jest rzecz dobra w przypadku, kiedy
mówimy o ludziach, którzy uciekają przed pazernością fiskusa, prawda? No jeżeli urząd skarbowy, cały aparat fiskalny komuś zabiera 80% jego dochodów, to trudno się dziwić, że ten ktoś chce wyjechać do innego kraju i tam po prostu sobie trzymać pieniądze. No to przecież nikt nie lubi być obrabowywany. Natomiast no, minusem tego jest to, że z tych dyskretnych kont korzystają też właśnie skorumpowani politycy, którzy sobie biorą łapówki i przesyłają tam, albo każą sobie te łapówki przesyłać na przykład do Panamy, czy właśnie na jakieś wyspy Marszala, czy na Kiribati, czy gdzieś tam. I tego pan nie zrobi przy pomocy polskiej ustawy, no bo to wie pan, no co z tego, że pan sobie uchwali ustawę, w której będzie napisane, że nie wolno trzymać łapówek, pieniędzy z łapówek na Kiribati. No może pan sobie to napisać, tylko co z tego. Więc tu raczej, wie pan, ja bym widział, mówiąc poważnie, rozwiązanie problemu takie systemowe, to znaczy nie wybierać tych dziadów, łapowników skorumpowanych do władzy i tyle. Władze w Polsce powinni sprawować ludzie, którzy mają własny majątek osobisty duży i idą do polityki po to, żeby służyć ludziom, żeby zmieniać Polskę i żeby lepszy kraj zostawić swoim dzieciom, wnukom i prawnukom, a nie po to, żeby kraść. A te nasze pseudoelity, ta hołota udająca elity, idzie tylko po to, żeby się nakraść. Zbik 5760. Pozdrawiam. Chętnie się dowiem, szanowny panie, gdzie są te elity na zachodzie, bo to jest tak jak Yeti. Ponoć jest, lecz nikt ich nie widział. Wie pan, zachód w rozumieniu zachodniej Europy to się oczywiście zdegenerował potwornie, bo tam te pseudoelity to się wywodzą z jakichś stowarzyszeń masońskich, prawda, i to z prawdziwymi elitami władzy nie ma nic wspólnego. To na przykład pan Macron jest takim najlepszym tego przykładem. Ale jest jeszcze parę krajów, gdzie faktycznie elity są i mam tutaj na myśli kraje anglosaskie. Niech pan na przykład zobaczy na taką postać jak Donald Trump, mój ulubieniec, prawda, ja mu bardzo głęboko kibicuję, żeby wygrał te wybory i zaprzestał tej ofensywy lewactwa. No człowiek świetnie wykształcony, człowiek doświadczony jako biznesmen, człowiek, który się dorobił ogromnych pieniędzy na działalności biznesowej, uczciwej, prawda, bo był deweloperem. Człowiek, który ma pojęcie o zarządzaniu, bardzo dobre, jest sprawnym menadżerem. Proszę sobie zobaczyć na inny przykład z Ameryki też, inny mój ulubieniec, czyli Mitt Romney, były kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, fenomenalny facet, który na konsultingu i doprowadzaniu firm do rozkwitu dorobił się potężnych pieniędzy. Świetnie wykształcony, uczciwy, prawy i szlachetny. Takich ludzi trochę jest jeszcze i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i w Australii. Także to nie można mówić, że tych elit w ogóle nie ma. No. Swoje elity mają też Chiny, czyli to są inne elity, no bo to są elity wywodzące się z partii komunistycznej, ale jednak też nacechowane patriotycznie. Zupełnie inne mentalnie elity mają Rosję, mają Rosjanie. Ja poznałem kiedyś w trakcie swoich licznych pobytów tam dziennikarskich za wschodnią granicą elity rosyjskie. To naprawdę też bardzo wykształceni ludzie, którzy też mają wpływ na państwo i nawet jak się kierują przy tym jakimś tam interesem osobistym, to interesem państwa niewątpliwie też. Także no niech pan zwróci uwagę, że te elity w państwach poważnych jednak są. W Anglii też mamy do czynienia z elitami. Przecież lordem czy parem w Anglii nie zostanie byle kto. To są ludzie, którzy się wywodzą z rodzin tamtych szlacheckich od setek lat najczęściej służących Anglii, będących w polityce. I ten świat jest raczej trudno dostępny dla ludzi spoza niego, prawda? Także te elity, oczywiście w starej Unii elity się degenerują. Tutaj Francja jest tego najlepszym przykładem, Niemcy też. Ale to nie jest też tak, że w ogóle nigdzie nie mamy elit. Także taki jest mój pogląd na ten temat. Jan Kowalszczewski, 3900. Panie Leszku, co marszałek rotacyjny Hołownia robi dalej w Sejmie po atakach na wodza nuklearnej potęgi Putina? Czy Ruch Narodowy i KKP, Konfederacja Korony Polskiej, powinni wyrzucić Mencena z powodu... A, zaraz, tutaj widzę, że pan ma kilka pytań. Co robi marszałek Hołownia przeciwko Putinowi? No, ja myślę, że marszałkowi Hołowni po prostu odbiło. Ja pamiętam kolegę Hołownię z czasów dziennikarskich, to przecież kiedyś był bardzo fajny dziennikarz, piszący o sprawach związanych z Kościołem. Te teksty się ciekawie czytało, nawet zwłaszcza w Newsweeku Polska, nawet jak się z nimi nie zgadzało. Natomiast po tym, jak został marszałkiem Sejmu, no mam wrażenie, że eksplodowało jego ego i stracił trochę kontakt z rzeczywistością. I teraz
ta wypowiedź właśnie o tym, że on tutaj wgniecie w ziemię Putina, to świadczy o tym, że właśnie stracił kontakt z rzeczywistością, bo Putin ma 2,5 tysiąca głowic atomowych. Rosja jest największym na świecie mocarstwem atomowym, większym nawet niż Stany Zjednoczone. I możemy Rosji nie lubić, no ale trudno się obrazić na fakty i zaprzeczać temu, że mamy do czynienia z mocarstwem, z potęgą atomową, prawda? No, takie wypowiedzi pana Hołowni świadczą o tym, że po prostu nie wie, co mówi, że żyje sobie w jakimś innym świecie, no bo jak pan Hołownia zatrzyma nuklearną potęgę Putina? No tego się nawet nie chce komentować. Czy Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej powinni wyrzucić Mentzena z Konfederacji z powodu jego aktywności giełdowej? Nie, a dlaczego? Cóż ma wspólnego działalność giełdowa z Konfederacją i z polityką? No, ja rozumiem pana tok myślenia, to znaczy pan uważa, że kolega Mentzen będzie przez to bardziej zależny. I ja nie wiem. Ja akurat uważam, że Mentzen sam sobie strzelił w stopę przez intrygę przeciwko Korwin-Mikkemu i on powoli, tylko sobie jeszcze z tego nie zdaje sprawy, zmierza w polityczną przepaść, że przyszłość Konfederacji to jest Konfederacja Brauna, Korwin-Mikkego z domieszką kolegi Michalkiewicza i z narodowcami Brauna, a nie Konfederacja Mentzena. Także, natomiast co do giełdy, to jakaż giełda będzie miała tutaj wpływ? No to oczywiście firma kolegi Mentzena będzie musiała poddać się tym procedurom, które są wymagane dla firm giełdowych. Komisja Nadzoru Finansowego będzie to sprawdzać. Komisja Nadzoru Finansowego, czyli rząd, czyli przeciwna opcja polityczna, czyli jakby rozumiem, że panie Jan Kowalszczewski idzie w tą stronę, że to spowoduje, że Mentzen będzie jakoś bardziej podatny na wpływy. Nie wiem, ale mówię, ja nie wróżę koledze Mentzenowi świetlanej przyszłości w Konfederacji, także nie zajmuję się tym. Jakie zadania dostaną premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda od Bidena? Wie pana, nie wiem, bo mi się prezydent Biden nie zwierza, ale myślę, że dostaną główne zadanie w postaci kontynuowania tego, co jest. Być może będą też rozmowy na temat możliwości wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, tego nie wiem. Trochę się tego boję, bo przecież pamiętacie państwo, jak tydzień temu prezydent Macron wpadł na świetlany pomysł, żeby powysyłać wojska krajów europejskich na Ukrainę i jeden polityk po drugim od pana Fico zaczęli się od tego odżegnywać, a premier Grecji ujawnił, że polskie władze były najbardziej za. Więc może taki jest powód tej wizyty, ale no na pewno pan Biden przekaże instrukcje od grupy trzymającej władzę w Stanach Zjednoczonych, czego oczekują od Polski jako od swojego bantustanu. Mówię to z przykrością, ale tak, na jakie będą konkrety, nie wiem, natomiast bardzo się boję, żeby w rezultacie panowie nie wrócili z Waszyngtonu z wiadomością, że właśnie jako Polska włączamy się w wojnę na Ukrainie. Tego się najbardziej boję, bo reszta już nie będzie taka strasznie ważna, bo za trochę ponad pół roku, no, za niecały rok może, prezydent Biden będzie już, przejdzie do historii, prezydentura pana Bidena, zastąpi go Donald Trump, więc rzeczywistość będzie zupełnie inna. I love Trek. Panie Leszku, jak zakończyła się sprawa małego Olka? Temat uciekł mi gdzieś zupełnie i nie śledziłam dalszego etapu. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Proszę panie, no nie skończyła się. Olek jest jak w więzieniu w tym nieszczęsnym domu dziecka, odseparowywany od rówieśników, przeżywa niebywały dramat. Szykujemy, ja i moja grupa detektywów szykuje materiał dowodowy dla niezawisłego sądu drugiej instancji, żeby go jednak wypuścić. Niezależnie jak się to skończy, to straty psychiczne dla tego dziecka będą straszne. To jest coś niebywałego. Ela Siwik 2959. Proszę o komentarz dotyczący Wojciecha Sumlińskiego, Witolda Gadowskiego oraz tak zwanego GPS. Dziękuję, pozdrawiam. Ja już poświęciłem temu pierwsze moje cykl pytań i odpowiedzi, więc powtórzę dla pani. Ja to tam w tym cyklu wyłuszczyłem bardziej drobiazgowo, natomiast ogólnie rzecz biorąc, to mogę powtórzyć to, co wtedy mówiłem. Patrzę na tą inicjatywę z ogromną sympatią. Trzymam kciuki za jej liderów, trzymam kciuki za jej powodzenie, trzymam kciuki za wszystkich ludzi, którzy z nią współpracują. Jak sam będę
mógł jakoś pomóc temu środowisku. Zawsze jestem do dyspozycji. Witek Gadowski mi obiecał, że od czerwca będzie gościem na moich targach książki patriotycznej w różnych miastach, także być może uda się te inicjatywy jakoś połączyć, ale mimo tego, że ja się w wielu kwestiach nie zgadzam z Witoldem Gadowskim, zgadzam się z nim co do kierunku, w którym on chciałby pójść, natomiast nie zgadzam się z nim co do wielu detali, to naprawdę trzymam za niego kciuki i bardzo byłbym wdzięczny, gdyby ten ruch obrony Polaków cokolwiek zmienił. Także panią też zachęcam, pani Elu, do dużej sympatii i do popierania ruchu obrony Polaków. User VG5XP6IL2K. Aż trudno wyczytać ten nick. Panie redaktorze, dlaczego amerykańskie stacje telewizyjne z taką zapamiętałością stręczą nam UFO? Pierwsze pytanie. Myślę, że dlatego, że przeczytali ze zrozumieniem mądrości towarzysza Lenina o tak zwanym opium dla ludu. To znaczy, jak się stręczy jakieś bajki, jakieś głupoty, w które naród albo wierzy, albo się zastanawia, czy wierzyć, to się nie zastanawia, to nie traci wtedy uwagi na sprawy poważne. Niech pan zwróci uwagę, że jeżeli na przykład dzieją się sprawy ważne o przełomowym znaczeniu, na przykład paskudny traktat pandemiczny WHO, który ma być podpisany, albo coś tam innego, to i wtedy się gawieć epatuje UFO, to gawieć się zajmuje UFO, a nie traktatem pandemicznym. Więc myślę, że taka jest przyczyna tego. Wie pan, w latach 90. pamiętam, było takie pismo Skandale, które na pierwszej stronie opublikowało kiedyś artykuł o kontaktach prezydenta Busha z UFO, w związku z czym ono się przez ten czas, kiedy istniało na polskim rynku, ono się cieszyło bardzo dużym powodzeniem i myślę, że to jest właśnie dokładnie ten sam kazus. Jeśli Rzymianie tak uparcie zakazują nam mówić o zarazie, to co oni mają z nią wspólnego? Nie wiem, tego nie wiem, ale myślę, że te firmy, które najwięcej zarabiły na zarazie, to były właśnie firmy jakoś tam związane z wpływowymi Rzymianami. Jeśli Jarosław oskarża Donalda, że ten jest niemieckim agentem, to dlaczego nie kazał go aresztować, kiedy sam był superministrem? No, wie pani, bo proszę zwrócić uwagę, proszę pana, że to jest ta pierwsza zasada Konstytucji Republiki Okrągłego Stołu, czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I pamięta pan pewnie sprzed prawie już 19 lat, w 2005 roku, jak te dwa ugrupowania chciały stworzyć koalicję, prawda? Były rozmowy przy stole Platformy z PiS-em, zastanawiali się nad koalicją. W sumie nie zbudowali koalicji, zdecydowali się być wrogami politycznymi po obu stronach barykady, ale zawsze szanowali tą zasadę właśnie, że wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, bo kiedy przez 2 lata rządził PiS, a Platforma mu pomagała, mu przeszkadzała, będąc w opozycji, no to PiS tam mówił o rozliczeniu, ale nikogo nie rozliczył. Potem rządziła 8 lat Platforma, mówiono o rozliczeniu PiS-u i też nikogo nie rozliczono, prawda? No, pana Ziobry na przykład nie postawiono przed Trybunałem Stanu w 2011 roku, bo z powodu nieobecności posłów Platformy. Potem w 2015 roku do władzy doszedł PiS i też nie rozliczył nikogo z Platformy. No już Sławomira Nowaka musieli wsadzić do aresztu, bo Amerykanie przysłali dokumenty dotyczące już korupcji, już nijak to było zamieść pod dywan, no ale sprawa nie ruszyła, zmierza do przedawnienia, więc pewnie i Sławomir Nowak z tego jakoś wyjdzie. Natomiast i tu jest dokładnie ten sam kazus, no gdyby Jarosław Kaczyński w czasach swoich rządów kazał aresztować Donalda Tuska za na przykład szpiegostwo na rzecz Niemiec, to teraz rząd Platformy kazałby aresztować Jarosława Kaczyńskiego za to samo na przykład, prawda, żeby było porówno i tyle. Także to my się z tego śmiejemy, no ale to jest jednak, świadczy o dramatycznej kondycji naszego państwa. Wie pan, w normalnym kraju, gdyby były premier i były szef Komitetu Bezpieczeństwa Państwa wysnuł publicznie takie oskarżenia, to albo tego oskarżonego by natychmiast jakaś służba specjalna wyprowadziła w kajdankach z Sejmu, ale na pewno on by wytoczył proces oskarżającemu. Czyli w normalnej, dojrzałej demokracji Tusk natychmiast wytoczyłby proces Kaczyńskiemu. Pewnie by go reprezentował pan mecenas Giertych. I ten proces stałby się procesem publicznym. Opinia publiczna mogłaby śledzić,
przebieg rozpraw od początku do końca, żeby się zapoznawać z materiałem dowodowym, z sytuacją i tak dalej, i tak dalej, i sobie sama wyrobić zdanie. No a tutaj tego nie ma. I to jest tak samo, zwróćcie Państwo uwagę, w 1995 roku pan Milczanowski oskarżył Oleksego o szpiegostwo i albo pan Oleksy powinien siedzieć, albo pan Milczanowski, nie siedział nikt. W 2022 roku ja ujawniłem, że Morawiecki był agentem Stasi o pseudonimach Jakob i Student i efekt był taki, że do tej pory czekam na przesłuchanie w tej sprawie. Półtora roku prawie minęło, więc no, niech pan sobie wyciągnie wnioski co do tego, w jakiej kondycji jest nasze państwo. Jaką szansę procentową ma Polska na wygranie wojny z Rosją? Wie pan, żadną, bo my mamy nie wiem, cztery razy tyle czołgów, ile Rosja traci na Ukrainie co tydzień. Brakuje nam do tych czołgów czołgistów, nie mamy systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, nie mamy żołnierzy, którzy chcieliby, znaczy żołnierzy mamy, ale mamy wojsko potwornie zbiurokratyzowane, źle uzbrojone i niewyposażone, a Rosja to jest mocarstwo atomowe. Także wie pan, biorąc pod uwagę jeszcze nastawienie społeczne i nastroje społeczne, ja nie spodziewam się, żeby wielu młodych Polaków chciało teraz walczyć w wypadku agresji rosyjskiej, no bo oni by mówili, za co ja mam walczyć, za Polskę Tuska, za Kaczyńskiego, to niech se ich Putin weźmie jednego i drugiego, prawda, na wywiezie na Syberię, do konclagru, czy gdzie tam chce. Także szansę procentową Polska na zwycięstwo w wojnie z Rosją teraz ma zero. Czy widział pan kiedyś prawdziwy, niezawisły sąd? No wie pan, widziałem, jak byłem kiedyś na rozprawach w innych krajach odnośnie spraw, które opisywałem w tygodniku Angora z zakresu przestępczości zorganizowanej. Bardzo mi się podoba system wymiaru sprawiedliwości w Anglii. On jest rzeczywiście niezależny i niezawisły. Także widziałem. W Polsce no to bywało różnie. W Polsce to ja przecież sam bywałem oskarżany z tego nieszczęsnego artykułu 212, który mówi, że kto za pomocą środka masowego przekazu zniesławia, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. I często sądy same nie wiedzą, co z tym robić, więc no to jest jedna wielka katastrofa, te sądy w Polsce. Także niezawisłe sądy prawdziwie widziałem poza polskimi granicami. Czy nawet, wie pan co, panu powiem, kiedyś byłem w Rosji i miałem tam akurat legitymację dziennikarską i akredytację dziennikarską i toczył się proces jakiegoś faceta, już nie pamiętam, jak on się nazywał, który miał zarzuty takie kryminalne, ale one pachniały trochę zarzutami politycznymi, bo człowiek był tam związany z jakimś ugrupowaniem, które do partii Jedna Rosja się odnosiło niezbyt przychylnie i jemu zrobiono proces kryminalny na podstawie poszlakowych dowodów i sędzia Rosjanin go uniewinnił, twierdząc, że jeżeli nie ma dowodów, to nie może go skazać. I to mi zaimponowało, szczerze mówiąc. Także widziałem niezawisłe sądy w wielu miejscach, tylko nie w Polsce. Czy rząd Donalda Tuska także skupuje ukraińskie hrywny? No i po ile za kilogram sprzeda już wykupione? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie mam wiedzy, żeby rząd Tuska skupował ukraińskie hrywny. Nie wiem zresztą, po co by mu miały być te ukraińskie hrywny. Jak się dowiem, to oczywiście powiem. Sparrow 1159. Panie Leszku, nie wiem, czy zerknął pan na kanał Jana Pińskiego, ale są tam materiały punktujące i słusznie, ale tylko PiS. Władza się zmieniła i ani jednego filmu punktującego PO, a jeden wychwalający pod niebiosa pana Radka Sikorskiego. Jak tu wierzyć w obiektywizm takiego pana redaktora? Co pan o tym sądzi? Wie pan, no ja mam dużą sympatię do Jana Pińskiego. Myśmy razem pracowali w tygodniku Wprost. On był moim szefem. Dużo fajnych rzeczy razem poujawnialiśmy. Dużo się od niego nauczyłem. Mamy zresztą kontakt bliski do dziś. Ja jestem po innej stronie politycznej barykady niż on. Ja mam inne poglądy, ale to nie przeszkadza mi go szanować. No Jan Piński ma ogromne zasługi dla ujawniania patologii w PiS-ie. No ale to jest dziennikarz, który nie żyje z pieniędzy państwowych, nie ma dotacji ze spółek Skarbu Państwa. Może sobie uprawiać taką formę dziennikarską, jaką chce. Może ujawniać to, co uznaje za słuszne. No. Jan Piński uznaje to, co ujawnia to, co było złego za PiS-u. Są też inne media propisowskie, które ujawniają to, co było złego w czasach Platformy. Także no, na tym polega wolność słowa, że każdy ujawnia to, co uważa za stosowne.
Jadwiga H4511. Proszę o komentarz, czy tacy ludzie jak Jan Piński, Bysiek i inni mogą bezkarnie obrażać polityków i katolików, którzy mają inne zdanie jak ci panowie? Nie wiem, no. Ja szczerze powiedziawszy, czasem oglądam filmy na kanałach Jana Pińskiego i mimo, że poglądy mam inne, to nie czuję się jakoś obrażany. Ogólnie rzecz biorąc, obrażanie kogokolwiek jest złe, obrażanie katolików w szczególności. Ja jako katolik zawsze przeciwko temu protestowałem. Zresztą tak samo, ja w ogóle uważam, że nie powinno się nikogo obrażać z powodu jego wiary. Ani katolików, ani muzułmanów, ani Żydów, ani chrześcijan, ani buddystów, ani nikogo innego. Wiara to jest jednak sprawa prywatna, ważna, sprawa dużej wrażliwości i nie ma żadnego powodu, żeby kogoś obrażać. Obrażanie polityków też uważam za rzecz złą, bo jeżeli taki polityk jest obrażany, to on zawsze może się potem kreować na ofiarę tam jakiegoś spisku czy czegoś. A jeżeli merytorycznie się mu przedstawia pewne zarzuty, to jemu się jest znacznie trudniej z tego wybronić. Także tyle pytań na dzisiaj. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Kto z Państwa chce mi zadać pytanie, to proszę kliknąć w zakładkę społeczność i tam jest ikona Zadaj pytanie Leszkowi Szymowskiemu i w komentarzu należy swoje pytanie wpisać. Do zobaczenia. Thank you.